Jamnik, Waldi, Bubr, Amik i Niedźwiedź Misza. To pierwsze maskotki, jakie kiedykolwiek promowały Igrzyska Olimpijskie. W Tychach już teraz można zobaczyć je wszystkie. W każdym wypadku, a prześledziliśmy to dokładnie, wyborowi czy zaprojektowaniu maskotki olimpijskiej towarzyszyła na pewno refleksja na temat kraju, z którego, w którym odbywają się igrzyska, na temat jego historii, kultury i tradycji. W Muzeum Miejskim w Tychach te tradycyjne maskotki prezentuje wystawa Drobiazg pełen mocy. To kolekcja wieloletniego korespondenta olimpijskiego Henryka Grzonki. Jamnik Waldi pochodzi z igrzysk w Monachium w 1972 roku. Ostatnie tygrys biały i niedźwiedź to symbole tegorocznych olimpiady i paraolimpiady. Drobiazg pełen mocy to nie tylko ekspozycja. Na tych warsztatach mowa będzie o tym, z jakich regionów świata pochodzą maskotki, co symbolizują. Będzie mowa też o igrzyskach, o idei igrzysk, w jakim celu były organizowane, kto w nich uczestniczył. Będą dzieci też projektowały maskotki, ale będzie pewna trudność, ponieważ trzeba będzie powiązać je z Górnym Śląskiem. W kwietniu gośćmi specjalnymi wystawy będą korespondenci olimpijscy oraz skoczkowie Adam Małysz i Stefan Hula. Wstęp zarówno na wydarzenia, jak i samą wystawę jest bezpłatny.